światła pozycyjne. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, światło pozycyjne. Widzimy, mamy tutaj, świeci żarówka, mamy z przodu. Jeżeli chodzi o światło pozycyjne z tyłu, tak jak widzimy, świeci. Światła mijania. Po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon, niestety światło mijania od razu się nie będzie świeciło, tak jak na przykład w Gladiusie. Żeby zapalić światło mijania, to musimy uruchomić silnik. Uruchomienie silnika widzimy w tym miejscu. I popatrzmy. Światło mijania. Pamiętajcie, zapala się po uruchomieniu silnika. Światło mijania. Przypominam również, że światło mijania występuje tylko i wyłącznie z przodu. Światła drogowe. Uruchamiamy silnik. Światełko mijania widzimy, świeci. I jeżeli chodzi o światła drogowe, mamy tutaj przełącznik i tym przełącznikiem włączymy światło drogowe. Popchnąłem do przodu, popatrzmy na kontrolkę. Niebieska kontrolka się zaświeciła i widzimy, że światło drogowe również świeci się. Następuje zmiana. Popatrzmy, drogowe, mijania, drogowe, mijania. Następuje zmiana. Popatrzmy, drogowe, mijania, drogowe, mijania. Światła kierunkowskazów. Oczywiście zaczynamy od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon. W lewo, lewy kierunkowskaz. Zaczynamy od kontrolki i sprawdzamy. Przód świeci, tył również świeci. Lewy kierunkowskaz sprawdziliśmy. Przełączymy w prawo, kontrolka prawa wyświetla się na wyświetlaczu i sprawdzamy. Przód prawy świeci, tył prawy świeci. Wyłączamy kierunkowskaz poprzez naciśnięcie przycisku. W taki sposób kierunkowskaz wyłączamy. Światła awaryjne. Zaczynamy wszystko, żeby sprawdzić światła, od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon. I światło awaryjne mamy tutaj. Przesuwamy w lewo na ten trójkącik, tak jak widzimy tutaj awaryjny, którego symbol znamy. Patrzymy na tablicę. Kontrolki od świateł awaryjnych pulsują. Przechodzimy do sprawdzenia. Przód lewy sprawny, prawy sprawny. Przechodzimy do tyłu. Tył prawy sprawny, tył lewy sprawny, czyli światła awaryjne są sprawne. Światła stop. Oczywiście również zaczynamy od przekręcenia kluczyka w pozycję zapłon i przechodzimy teraz do sprawdzenia. Naciskamy dźwignię hamulca przedniego. Widzimy, podstawiając rękę, że hamulec, światło stop hamulca przedniego działa. Naciskam dźwignię hamulca nożnego. Podkładam rękę. Działa.